Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to moi drodzy jest gra The Evil Within. Moi drodzy, ja tutaj kontynuuję sobie grę. Prawdopodobnie teraz będziemy mierzyli się z 9 rozdziałem o nazwie Okrutne Zamiary. Za moment powinna mi się wczytać gra. Powiem wam szczerze, że miałem od The Evil Within troszkę przerwy, także mam nadzieję, że postaram się tutaj... Nie, będziemy tutaj przyspieszać. Z tego, co pisaliście mi w komentarzach, to podobno do The Evil Within wyszło jakiś dodatek, jakiś DLC, który poprawia, nie ma pasów, coś tam. Ja ogólnie sprawy nie sprawdziłem tego, czy tak jest rzeczywiście. W każdym bądź razie ja na pewno nic nie... O Jezu. Nic nie pobierałem. Także możliwe, że jest to... Matko. To, co się dzieje w głowie u tego detektywa, to ja po prostu... To jest dla mnie jedna wielka zagadka. Ja totalnie już sam nie mam pojęcia, co się dzieje. Dlaczego nie mam myszki? W sensie, dlaczego mi nie działa myszka? Ta pielęgniara to jest kolejna... O, teraz dopiero działa mysz. Ale dalej nie mogę nic wyjąć. Wiecie co? Sprawdzę sobie na Steamie, czy nie ma rzeczywiście tego DLC likwidującego te pasy, także za moment wracam. W porządku, moi drodzy. Jak widzicie, pasy dalej są. DLC na Steamie żadnego nie znalazłem. Kurde, już zapomniałem, jak się tutaj używa. Czegokolwiek. Myszka raczej mi powinna działać, o co tu chodzi? A to chyba z pasją się otwierało. Dobra. Ja EF. Kto tutaj się wydziera? Gdzie tu można zbadać? Tutaj można zbadać. Please refrain from agitating the others. Innych pacjentów. Powiedziała to tak, jakbyśmy sami byli pacjentem, ale ja do tego wniosku już dawno doszedłem. Boję się tu teraz zaglądać, kurde. Widzicie, lustro cały czas jest nieaktywne, także jeszcze będziemy mieli do czynienia z jakimiś pewnie cutscenkami bądź czymś, co nas tutaj zaskoczy. Nie ma gazetki żadnej. Muza gra. Oj. Coś to jest? Wygląda na zdjęciu... A co, ty patrzysz na obraz i w sumie to jesteś tyłem, tak? Odwrócony. Wygląda... Jak ten Leslie. O Jezu, coś to jest za malowidło. Tego nie było chyba tutaj wcześniej. Byłem przekonany na jakieś 150%, że coś się pojawi, bo po przytrzymaniu spacji... Ale śmieszne, normalnie boki zrywać. Ty... Dobra, zapisujemy. Strasznie było duże to przybliżenie, także tutaj powiedzmy, że można było się spodziewać tego, że coś tu się wydarzy. Jak zapewne zauważyliście, cały czas nie możemy się przeteleportować. 6100 mózgów to nie jest jakiś szczyt. Na szczęście w żaden sposób się tych mózgów nie traci. Także myślę, że mogę sobie... Okej. Okay. Że mogę sobie odłożyć wydawanie muszczków na później. Tutaj sobie teraz wejdziemy.
To jest to, ja to lubię w ten sposób wchodzić. W razie czego wezmę sobie pistolet. Co prawda nie powinno mi tutaj nic grozić, ale przyzorny zawsze ubezpieczony. Szczególnie po tym wyskoku tej gęby. Ale przyznajcie sami, spodziewaliście się, że coś wyskoczy. Ja się spodziewałem. Dlatego nie krzyczałem jak dziewczynka, tylko tak, tylko troszeczkę się wzdrygnąłem. Okej, mamy zapisane. Nic właściwie od momentu zapisania nie osiągnęliśmy, także podejrzewam, że trzeba przejść się po tych celach i tutaj prawdopodobnie się coś odblokuje. Ja mógłbym sam takie gry tworzyć. O matko. O nie. Nie mam spluwy. To jest ten sam słonecznik, który był tam na ścianie namalowany. Nie wiem, czy kojarzycie. Oh man! Okej. Nie mam zielonego pojęcia, co tutaj się dzieje. Spluwki oczywiście nie mamy. Może chociaż tą drugą. Nie. Strzykawki dwie, kuszy troszeczkę mamy i tego. To ta snajperka to jest moje jedyne po prostu tutaj ratunek, na jaki mogę liczyć. Chyba, że tutaj się uda coś podnieść. No dobra, udało się. Tylko sobie załaduję profilaktycznie. No dobra, jedziemy. Trzeba tu troszeczkę poeksplorować, bo jak wiecie, eksploracja w tej grze to jest po prostu niezbędnik. Bez tego nie chciałbym tam się skopsać. Mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. Coś tu wypadło. Aha, naboje. Nie, tu nic nie ma chyba. Spoko, można po tym biegać. W poprzednim rozdziale, albo w jeszcze poprzednim, ominąłem strasznie dużo tych statuetek. Cieszę się, że piszecie mi w komentarzach o tych statuetkach, bo ja tak naprawdę momentami, jak tutaj są takie naprawdę straszne momenty, ja po prostu zapominam o tym, że tutaj trzeba się rozglądać, trzeba mieć po prostu oczy dookoła głowy. Seen that house somewhere. Ciekawe gdzie. Co tu mamy? Jakiś dziwny sprzęt. No dobra, wygląda na to, że wbijanko robimy. Gdzie ty mogłeś I've widzieć never ten been here dom? before, but Oczywiście ja tutaj obieram drogę totalnie okrężną. Tak, żeby tutaj niczego nie przeoczyć, co mógłbym znaleźć ewentualnie. To jest, co to jest, żywopłot? Fajny żywopłot. Skuteczny. Jakoś się biegło. Okej, z shiftem. Chciałem być chyba aż za mądry tutaj. O, tu są jeszcze jakieś skrzynie. Jest. Jeszcze coś. Czasami jak coś wypada z tych skrzyń, to po prostu nie wiadomo gdzie to jest. Pojawia się to gdzieś odlatuje. Ale tutaj nie widzę, żeby było coś więcej. Tam coś jest. Na ławeczce. Teraz pokuszę się chyba o strzał do któregoś z tych ptaków. One są też dosyć podejrzane, wcale mi się nie dziwi, jakby oferowały jakiegoś luta. Oj, cholera. Co tu mamy? Będzie delikatny zapas na rewolwerze też. No właśnie, i teraz. O, właśnie. Tu można naprawdę bardzo łatwy sposób przeoczyć coś. Dobra, mamy teraz możliwość pójścia tutaj. Jeszcze tu jest skrzynia, w której nic nie było, niestety.
Mamy możliwość pójścia do tego domu, ewentualnie pójścia gdzieś tam na podwórze. No, tam coś leży. Nie. Także ja pójdę na razie tutaj, bo jakoś tutaj czuję się bezpieczniejszy, pomimo tego, że wcale nie musi tak być. To jakoś nie mam ochoty wchodzić do tego domu. O, spoko. Opłaciło się troszeczkę zrobić tutaj kółeczko. Dobra, przypomniałem sobie przy okazji klawisze. Myślę, że możemy do tego domu wbijać. Jeszcze tylko przejrzę, jak tam sytuacja. Tutaj słabo. Jak ja bym chciał mieć tą snajperkę w dużych ilościach. Nie da się z buta wjechać. Hej! Stop, dammit! No kurde, jakie wrota. Jacie. Nieźle. Ojejku, nienawidzę takich domostw. O, pięknie. Skoro dają strzykawkę już na start, to... Now what? Ja ci powiem, co teraz. Teraz pewnie będziemy musieli do każdej z tych rur dojść. O matko, już na samą myśl mi się po prostu skóra, znaczy jak to się mówi, włosy jeżą na rękach. Tutaj pewnie można pójść, tutaj na pewno nie można pójść, ale nic nie stoi na przeszkodzie spróbowania. Tutaj będzie chyba nasze pomieszczenie z notesikiem. Wycinek z gazety Crimson Post. Okej. Pożar ostatecznie został ugaszony. Przyczyny pożaru są ustalane. Okej. By uratować ich córkę z płomieni. Czyli już wiemy, że Lily Castellanos i jej opiekunka zginęły w pożarze, tak? Smutno mi bardzo. Przenieśmy się do naszego szpitala, bo zazwyczaj po podniesieniu tego podręczniczka jest jakaś nowa cutscenka związana z tą pielęgniareczką. Tutaj nie możemy. Tutaj nie możemy. Lustro jest aktywne. O, co to było? Aha, to po prostu, żeby w lustro się przenieść. Jeszcze tutaj zobaczę, czy mogę wejść. Ruben. Zaginął Ruben. Jak tam sytuacja na obrazie? Nie klawa, nie? Przerażająca miejscówka. Zniesiono zmasakrowane ciała. Okej, tam... Co ona mi tu podpowiada, żebym żel jakiś użył? Prawdopodobnie coś tu zaraz na mnie wskoczy. Bo ta pielęgniareczka nie byłaby raczej taka miła. Jakby mnie tutaj miało coś nie zaskoczyć. Mam już 8000. Z 8000 można już coś zrobić. Nie jest to... jakaś super mega ilość, ale coś już gdzieś tam można poszaleć. Mnożnik obrażeń, szybkostrzelność, czas przeładowania, pojemność magazynka krytyczne. Ja sobie tutaj daję w krytyczne na tej snajperce. Snajperka jest po prostu mega, jeżeli chodzi ogólnie o jej użyteczność. Także ja bardzo chętnie tą snajperkę sobie rozwinę, ale tuż po ulepszeniu sobie zapiszę, bo jak wiemy, jeżeli tego nie zrobię, to zwyczajnie po prostu nie będę miał tego ulepszenia, jak gdzieś tam zginę, mogę o tym zapomnieć wtedy. Plus, moi drodzy, nie wiem, czy zauważyliście, ja mam tam gdzieś save'y z 5 rozdziału chyba najdalej.
Także tak na dobrą sprawę mógłbym przechodzić te wszystkie rozdziały, cofać się na swoich save'ach, zdobywać sobie te wszystkie statuetki, o których mi piszecie i tak dalej. No ale to chyba nie na tym gra polega, prawda? Po prostu w tym momencie aktualnie to pominąłem, no i trudno, muszę z tym żyć. Jakoś muszę sobie radzić, tak? Nie wiem, czy zauważyliście, ale od jakiegoś czasu gra zrobiła się taka. Okej, ten kretyn wreszcie może się przydać. Gra zrobiła się teraz taka bardziej logiczna, jakiś kurczę Indiana Jones, niż taki. Horror a la zombie apokalips. Oh shit. Co to ma być? Ja mam uciekać? Co ja mam robić? Nie, bo mam uciekać, no to uciekam w takim wypadku. Normalnie teraz to dopiero mam ciary. Nie wiem, jak ten Rubik, jak on się pojawia, to po prostu jest jakaś masakra totalna. Mogę się ukryć, a mogę też podnieść coś. Co mogę podnieść? Ja chcę to podnieść. Jest. A, butelkę zwyczajnie mogę sobie podnieść. Mogłem się też ukryć tutaj. Zobaczmy, czy to jest skuteczna metoda. Nie, bardziej się boję siedząc pod tym stołem niż biegając sobie tutaj. Jakiś tutaj chętny. Już słyszę. Fajnie, że się udało takie coś wykonać. Dawno tego nie wykonywałem. Oj, 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 oj. Trzeba pamiętać o tej bombie. Może ją spróbujemy rozbroić, co wy na to? Sam środeczek. Tu mamy ziemniory, jakby ktoś chciał. O, coś mamy na ziemniorach. Butelka. Kurczę, co mi się tutaj ten gościu pojawił tak znienacka? Jak się przydygałem wtedy? Nawet sobie nie wyobrażacie. Może nie było tego po mnie widać, ale ja tutaj ledwo. O, widzisz, jeszcze tam mamy bombkę. Też trzeba się nią zająć, bo nie mam tu za bardzo swobody. Okej. Zajmę się teraz tymi skrzyniami. Granat to akurat nie jest to, o czym marzyłem, ale lepsze to niż nic, oczywiście. Zauważyłem, że zdecydowanie lepiej jest tutaj chodzić na kucaka, ze względu na to, że cały czas gdzieś może na ścianie pojawić się jakaś bomba. O Jezu, już widzę tam jakąś głowę na stole, obrzydliwą, z którą pewnie będziemy musieli zaraz poeksperymentować. Coś jeszcze? Nie wiem, czy ja chcę to badać. To wygląda obrzydliwie. Ruch myszy, rozejrzyj się, przytrzymaj, aby wprowadzić sondę. Pain. Consent. Identity MIRF. Spoko.
To co, jedziemy w Pain? Chyba nie. Mysz przytrzymaj, by wprowadzić sondę. Klawisz strzałek, przesuń sondę. Okej, okay, czyli możemy gdzieś tam sobie ją wbić. Ja bym tutaj uderzył w Identity, tak? Czyli pomiędzy tym a tym, tak jakby gdzieś tutaj w tym miejscu. Oh man, chyba nie bardzo. Czyli to nie chodzi o identity. To co, może troszkę bólu, nie? Czy consent? Może consent będzie lepszy. Gdzie to będzie? Gdzieś... Może no tu, to gdzieś tutaj. No właśnie. Research lab is around. I am most impressed. Why are you back? Czyli to jest pewnie to, co ta osoba miała w głowie. Now we're both men of science. Men of science are dedicated to the pursuit of knowledge. You can show me your experiments. I can show you things. You wouldn't like them. You'd think they're gross. In science, one must do any number of things a layperson may find disgusting. I've done many things others would consider distasteful. You think I'm some kind of a monster? You concern yourself so much with your appearance. But that's strasznie dużo do powiedzenia. That's all that matters. Cieszę się. That's tylko twój. Is that Ruvik with him? No właśnie. Bardzo dobre pytanie, panie Castellanos. O Jezu, jak się przestraszyłem. Ale reakcja odpowiednia. Słyszałem jakieś burczenie. Ale nie spodziewałem się, że będzie to takie nagłe. Jakoś tutaj przyciemnili, kurczę, już mi się to przestaje podobać. Okej. Tak, czyli uruchomiliśmy jedną trzecią tak jakby tych drzwi. Co za tym idzie, ja sobie użyję swojej ciekawki. Fajnie, bo możemy sobie tu każde te drzwi zapisywać. Także ja, moi drodzy, zwiewam, zapisuję i widzimy się w kolejnym odcinku, bo widzę, że ten... Spodziewali się pana? Jak mi to mówisz? Da się zapisać? Da się. Dobra. Bo widzę, że ten odcinek i tak by był za długi, jeżeli miałbym wszystkie trzy te igły uruchamiać teraz. Także ja sobie ten odcineczek podzielę i widzimy się po prostu w kolejnym materiale. Także moi drodzy, do zobaczenia. Wielkie dzięki za uwagę. No i ja nie jestem, już po prostu nagrywam od razu, bo jestem strasznie ciekaw, co jest za tymi drzwiami, a może w kolejnym odcinku uda się nawet dwa mechanizmy uruchomić, także bardzo serdecznie zapraszam do oglądania następnego odcinka. Trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie.